jedna godzina 3 złote. Przyjechaliśmy zobaczyć w Pustce, jak wygląda plaża, jak wygląda po koronawirusie. No można powiedzieć chyba, że jest po koronawirusie, chociaż nie wiem. No nieważne. W każdym razie idziemy sobie na plażę, pochodzić troszeczkę, poddychać świeżutkim morskim powietrzem. Morską bryzą. Tak? Powietrzem. Powietrzem, tak. Wilgotne. No i pójdziemy zjeść pizzę. A tak wygląda plaża, na którą idziemy. Postanowiliśmy zjeść sobie w tawernie Róża Wiatru w pizzę. Zamówiliśmy sobie dwie pizze, dwie kawy, dwa sosy i nas to kosztowało 84 zł. Całkiem nie najgorzej, tym bardziej, że tuż przy plaży. I dostaliśmy numerek jeden, który ma pikać, zobaczymy. Na razie widzę, że coś tam pika, ale to jeszcze to nie jest to. O, właśnie zaczęło pikać, proszę bardzo. Ale krzykacz. Kosia została fascynowana. Nie, to się tego się nie wyłącza. To się gdzieś robi, żeby się wyłączyło. Taką mamy pizzę, jedną i drugą. Ja sobie to przełożę z tej kawy. Kośka już na zakupach, ogląda różne rzeczy. Skończyło się plażowanie, bo namówiłem Gosię na zakupy. Idziemy do miasta robić zakupy. Ja siebie namówiłam na zakupy. No chciałem być dobrym mężem, wypaść, no. Tak w sumie wspólnie wpadliśmy na ten pomysł, żeby iść na zakupy, prawdę mówiąc. O, czekaj jeszcze raz. Kuszy, jeszcze raz, o, tak, radość.
Gosia kupuje frytki dla nas na drogę. Chyba taka ciepła jest. No i takie frytki mamy, proszę bardzo. Gosia kupiła frytki.